Maciej Wolny, witam państwa serdecznie, witam ponownie. Kolejne gorące pytanie przed nami. Witam również moich i państwa gości, którymi są pan poseł Mariusz Kałużny, Solidarna Polska, i pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe. Panowie, kłaniam się, witam ponownie, tak jak już mówiłem. Zapytam zaraz panów o polityczny plan Donalda Tuska i o tym sobie głównie porozmawiamy. Problem jest jeden, nie ma z nami pana Donalda Tuska, więc on się nie wypowie i tutaj z pierwszej ręki tego planu nie poznamy, ale nie ma co nad trudnościami płakać, trzeba te trudności rozwiązywać. I zdam się w programie w takim razie na panów polityczne doświadczenie i wypowiedź prezesa Jarosława Kaczyńskiego dla tygodnika Sieci. A ta wypowiedź brzmi w ten sposób. Plan Tuska jest łatwy do rozpoznania. Ulica i zagranica. Stąd nasilenie ataków Brukseli i Berlina. To są piłki rzucane liderowi Platformy. I on w to gra, choć dzieje się to kosztem Polski i Polaków. Bierze to na swoje sumienie. Najwidoczniej znowu ma tutaj jakieś zadanie do wykonania, a potem zapewne obiecaną nagrodę w Brukseli. I czy panowie się zgodzą z tymi słowami, bo niektórzy by powiedzieli, że Donald Tusk wrócił do polskiej polityki bez żadnego planu, ale chyba rzeczywiście trochę wpisał się w to, na czym gdzieś tam bazowała Platforma Obywatelska od przegranych wyborów, czyli właśnie ta ulica i zagranica. Pan poseł Jarosław Rzepa. No Donald to przede wszystkim wrócił do polityki w bardzo trudnej sytuacji Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy brak wyraźnych liderów właśnie w Platformie i to było tak bardzo, bardzo oczekiwane przez wielu działaczy. Natomiast rzeczywistość jest dzisiaj po wielu latach od tego czasu, kiedy on już nie rządzi, całkowicie inna. Jesteśmy w innej sytuacji rozwojowej, innej sytuacji gospodarczej, w innej sytuacji, jeśli chodzi o to, co się dzieje na zewnątrz, tej geopolitycznej, bo na świecie dużo się zmieniło. A wydawać by się mogło, że na początku niekoniecznie u pana Donalda Tuska. Natomiast to, co jest istotne z punktu widzenia oczywiście przyszłości, ja w przyszłości mówię tutaj w kontekście wyborów parlamentarnych, i to jest to, żeby wreszcie tę prawicę od rządzenia w Polsce odsunąć. Patrzymy, co się dzieje. Dzisiaj prawica nie potrafi poradzić sobie z tą tu bardzo trudną sytuacją wewnątrz kraju, z sytuacją związaną z inflacją. Widać, że ich sztandarowy pomysł, jakim jest Polski Ład, niestety dzisiaj jest przeżerany jak gdyby przez tą szalejącą inflację. I Zjednoczona Prawica nie potrafi sobie właśnie poradzić z trudnościami. Natomiast bardzo łatwo było rozdawać pieniądze albo zadłużać państwo przez te ostatnie lata. I tylko dopiero się dowiemy tego tak naprawdę, kiedy podsumujemy rządy i Polacy otworzą oczy, natomiast sytuacja po tych rządach będzie bardzo trudna. Natomiast no, to dla opozycji dzisiaj najważniejszą rzeczą jest znaleźć sposób na to, aby wspólnie, i to powtarzam, odsunąć Jarosława Kaczyńskiego od władzy. I tego on się najbardziej boi, że jednak znajdziemy sposób na to, żeby pójść razem. Nie wiadomo, my oczywiście proponujemy dwa bloki na opozycji, a Jarosław Kaczyński się tego strasznie boi i robi wszystko, żeby nas, powiedzmy, co bardziej, panie pośle, może pan premier, może pan prezes Jarosław Kaczyński się boi, może się nie boi, ale był taki sondaż przeprowadzony. Myślę, że się bardzo boi. Ja go pamiętam i tam były takie wyniki, że nawet wśród wyborców opozycji nie ma wiary w to, że jesteście gotowi do przejęcia tej władzy, ale ten wątek jeszcze wróci. Musimy być gotowi w każdej chwili do przejęcia. Ten wątek jeszcze wróci w naszej rozmowie. Pytanie do pana posła Mariusza Kałużnego. Jaki plan polityczny jest Donalda Tuska, jak pan to odczytuje, czy rzeczywiście jest to ulica i zagranica, jak sugeruje prezes Jarosław Kaczyński, czy może dostrzega pan tutaj jeszcze jakieś inne polityczne niuanse? Prezes Jarosław Kaczyński w tym zakresie ma rację, bo my to widzimy, przecież pan, sam Donald Tusk wzywa do protestów na ulicach przy każdej okazji, bo praktycznie każdy pretekst wzbudza tutaj wielkie emocje i wzywa, spotkajmy się tam o 19:00 tu we wszystkich miastach czy tam. Widzimy też w Unii Europejskiej, Donald Tusk wielokrotnie nawoływał do tego, aby Polskę potraktować surowo. Powiem jeszcze więcej, sam Donald Tusk przyznaje rację Jarosławowi Kaczyńskiemu, bo przecież w swoim słynnym wywiadzie, którym udzielił, powiedział: najpierw wojna, a później pokój. To są Donalda Tuska słowa sprzed kilku czy kilkunastu tygodni. Najpierw wojna, a później pokój. A myśli pan poseł, że na tej wojnie Donald Tusk będzie zwycięski? Pan co, myślę, że nie. Ja się dziwię naprawdę Polskiemu Stronnictwu Ludowemu, bo ja znam wielu samorządowców z tej partii, to są porządni ludzie i w rozmowach przyznają, że ta koalicja z Donaldem Tuskiem
była dla nich bardzo kosztowna wizerunkowo. Przecież większość, co dzisiaj się atakuje PSL za ich rządy, to naprawdę są głównie dokonania Platformy Obywatelskiej albo rzeczy, do których ewentualnie jako koalicjant byli przymuszeni. Więc ja się dziwię, że PSL cały czas pokłada nadzieję we wspólnych rządów z Donaldem Tuskiem, który po prostu przegrał, który w Polsce jest skompromitowany, bardzo źle jest oceniany, który wzbudza takie nastroje bardzo negatywne, wprowadza właśnie ten język wojny do polityki, dyskredytuje przeciwników, który nie przedstawił właśnie żadnego programu, żadnej propozycji dla Polski. Jeszcze otwarcie mówi, to nie jest czas na program. Teraz ja muszę odsunąć Jarosława Kaczyńskiego do władzy. Tylko że nie on odsuwa Jarosława Kaczyńskiego do władzy. To obywatele decydują. To Polacy decydują, kto ma rządzić. Jeśli Polacy nie będą przekonani, że pan Donald Tusk, czy Polskie Stronnictwo Ludowe, czy SLD mają dobry plan i mało tego, w tym planie jeszcze są wiarygodni, bo trzeba być dla ludzi wiarygodnych, to nie sądzę, że Donald Tusk wróci do władzy. I nie trudno się zgodzić z Jarosławem Kaczyńskim, że Donald Tusk ma do wykonania jakąś tutaj misję w Polsce, bo przecież po jego rządach, kiedy był premierem, politykę stosował bardzo prozachodnią, proniemiecką. Już nie będę wymieniał przemysł, jaki padał, jakie prywatyzacje tu były w Polsce. I Donald Tusk został nagrodzony nie tylko medalem przez panią Merkel, ale też stanowiskiem bardzo intratnym, gdzie przez wiele lat nie wiadomo, co tam w tej Unii Europejskiej robił, a na pewno nie był znaczącym politykiem, bo Unia przechodziła, Europejska, wtedy straszne kryzysy i Donald Tusk nie potrafił żadnego kryzysu rozwiązać, a tym bardziej nie potrafił pomagać Polsce. Ciekawą tezę pan poseł przedstawił. Ja o tę tezę zapytam w takim razie pana posła Jarosława Rzepę, panie pośle, bo tutaj słyszymy, że w zasadzie Polskie Stronnictwo Ludowe to oberwało za decyzję Platformy Obywatelskiej wtedy, kiedy byliście w koalicji, albo jeśli podejmowaliście wy jakieś decyzje, to byliście poniekąd przymuszani do tych decyzji. To ja zapytam, kto was przymuszał w tej koalicji? Niech pan poseł poda nazwiska. Panie redaktorze, szanowni państwo, oczywiście wielokrotnie było tak, że Polskie Stronnictwo Ludowe jako ten mniejszy koalicjant, a Prawo i Sprawiedliwość bardzo często o tym mówiło przez ostatnie lata, pamiętamy tę słynną formułkę zarządu PO-PSL, my chcielibyśmy odpowiadać za to, za co faktycznie sprawowaliśmy nadzór w rządzie i to by była szczera i rzetelna ocena jak gdyby naszego udziału w tym rządzie. Natomiast oczywiście nie było łatwo, mając kilkudziesięciu posłów, będąc tak jak dzisiaj Solidarna Polska, no może troszeczkę w innym układzie jest Solidarna Polska w stosunku do PiS-u, my w stosunku do Platformy Obywatelskiej, jak gdyby osiągać swoje być może czasami bardzo ambitne cele polityczne, choćby w polityce klimatycznej czy tej rozwoju energii odnawialnej, bo tak zawsze u nas było. Natomiast wielokrotnie nam się to oberwało i nigdy nie twierdziliśmy, że Platforma Obywatelska była łatwym koalicjantem i to wielu naszych samorządowców również wielokrotnie podkreśla, ale przede wszystkim patrzymy jednak na tą demokratyczną twarz, bo dzisiaj niestety od strony Prawa i Sprawiedliwości nie możemy tego oczekiwać. Patrzymy na trójpodział władzy, na jeżeli chodzi o reformę sądownictwa, na skuteczność, na udział w różnych gremiach. No niestety my jako Polskie Stronnictwo Ludowe w takiej koalicji nie moglibyśmy być, gdzie nie moglibyśmy skutecznej polityki prowadzić. A dzisiaj wydaje mi się, że obóz prawicowy no niestety niczym wielkim pochwalić się nie może, ani do wewnątrz, ani na zewnątrz. I to, co już ma, to zamieszanie wewnątrz u siebie, no doprowadzi ich po prostu do katastrofy. A ja jedną rzecz mogę powiedzieć, że w przeciwieństwie do poprzednich zmian władzy, tym razem wszyscy winni tym wszystkim aferom zostaną skrupulatnie rozliczeni. Panie pośle, tam trochę tych rzeczy moglibyśmy też powyciągać z czasów Polskiego Stronnictwa Ludowego, jakieś tam umowy gazowe. Ale coś panu powiem, panie redaktorze. Za naszych czasów, kiedy PiS przejął władzę, pamięta pan, z trybuny sejmowej pokazywano takie grube pliki afer rządu PO-PSL. I co zrobili? Nic. Totalnie nic nie zrobili. Ale no, ja panu obiecuję, panie redaktorze, na antenie, że my zrobimy. Ale to tak każdy obiecuje i później co? Ale to jest nasza obietnica wyborcza, panie redaktorze. Ale to jest ciekawa rzecz. Obiecujemy Polakom, że rozliczymy tych wszystkich, którzy po prostu tą Polskę rozgrabiali i byli złymi. Pan poseł Mariusz Kałużny, panie pośle. Ciekawa rzecz jest, jak pan poseł z ubolewaniem mówi, że nie zostały rozwiązane afery PO-PSL. Natomiast wie pan, bo ich nie było. Jakby
chyba były polityk w PSL-u wczoraj czy przedwczoraj jakieś zarzuty usłyszał. Natomiast problem pan doskonale dobrze wie, jest inny. Jeśli pan już zahacza o to rozliczanie polityków, czy jakiś afer, czy jakiś przestępstw. Problem to, co my mówimy od wielu, wielu lat, jest sądownictwem i dlatego Unia Europejska, dlatego ściśle opozycja wykorzystuje Unię Europejską do blokowania reform w wymiarze sprawiedliwości, bo właśnie to jest ich ostatnia deska ratunku. To jest ostatni ich bastion takiej, że mogą nie odpowiedzieć właśnie za swoje rządy, które sprawowali, czy przez ostatnie 8 lat rządów PO-PSL, chociaż ci politycy, niektórzy się przewijają i w latach 90. i w różnych innych partiach, właśnie oni nie mogą dopuścić do jednego, do reformy wymiaru sprawiedliwości, bo później się okaże, że oni poniosą za to odpowiedzialność. I dlatego rzucają wszystkie siły, żeby bronić starego układu w wymiarze sprawiedliwości, który pozostawia niestety w wielu przypadkach wiele do życzenia. No bardzo prosty, malutki przykładzik z ostatnich kilku dni. No pan, który nazwał brzydko, ordynarnie prezydenta, pamiętamy jak ci, którzy nazywali prezydenta Kwaśniewskiego, jakiego wyroku mieli, nazwał pan prezydenta Andrzeja Dudę debilem i jakby nie ma w ogóle żadnej sprawy. Dzisiaj można debilem nazwać każdego sędziego, każdego polityka, można pana Tuska nazwać debilem po prostu i nie być za tym odpowiedzialny. No, dochodzimy do, naprawdę, ja mam całe biuro poselskie ludzi poszkodowanych przez wymiar sprawiedliwości I niestety przez wiele lat było tak w Polsce, że zwykły człowiek, przeciętny Kowalski, był gnębiony, był karany, ale elita tego państwa nie była. No i co zrobić, żeby to zmienić? Bo rzeczywiście jest tak, że Solidarna Polska cały czas grzmi o tym, że reforma wymiaru sprawiedliwości musi się w końcu odbyć na takich zasadach, na jakich by Solidarna Polska ją widziała. A ta reforma jest no, blokowana albo nie idzie w takim kierunku, w jakim iść powinna. Co na tą reformę powie pan poseł Jarosław Rzepa? Czy rzeczywiście jest to jakiś klucz do tego, żeby w Polsce było lepiej, żeby było sprawiedliwiej, chociażby jeżeli chodzi właśnie o te rozliczenia, czy po prostu o sprawy zwykłego szarego, w cudzysłowie, Kowalskiego? No panie redaktorze, tutaj chyba pan dotknął istoty reformy sądownictwa, jakiej oczekują Polacy. Polacy przede wszystkim oczekują, że sądy będą sprawniej pracowały, a tego niestety nie udało się zrobić tej ekipie przez 7 ostatnich lat, bo to widzimy choćby po kolejkach, to jest jedna sprawa. A dwa, żeby idąc do tego sądu móc spodziewać się sprawiedliwych wyroków, to z kolei udało im się, bo tak upolitycznili prokuraturę, zwłaszcza to połączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości jest bardzo niedobre. I my to na pewno odwrócimy, bo tak nie powinno być. Wymiar sprawiedliwości, ten trójpodział władzy w Polsce musi być bardzo mocno zaznaczony i bardzo niezależny jedno od siebie, bo widać, jeżeli polityka za mocno wchodzi w niektóre obszary, to jest po prostu niedobrze. Tak samo jak gospodarkę, jeżeli się za mocno pakuje, to też niczego dobrze dla tej gospodarki nie robi, bo gospodarka musi przede wszystkim mieć stabilne funkcjonowanie, a nie co chwilę zmiana przepisów. Mówię choćby o Polskim Ładzie, to co, ten chaos, który mamy na początku roku. I wydaje mi się, że to jest element, który całkowicie wam się nie udał. Nie potraficie zreformować, nie potraficie rozmawiać z opozycją. Panie pośle, to ja na koniec dopytam. Czy Donald Tusk potrafi rozmawiać z opozycją, potrafi rozmawiać z innymi ugrupowaniami opozycyjnymi? I czy pan wierzy, że Donald Tusk jest osobą, która opozycję może poprowadzić do zwycięstwa? Myślę, że on próbuje rozmawiać z pozycji tej, jaka była kilka lat temu. A ta pozycja jest dzisiaj nieskuteczna. Dzisiaj trzeba o głównym celu inaczej rozmawiać, niż to, że jest się największą partią opozycyjną. I poproszę jeszcze pana posła Mariusza Kałużnego o ocenę takiej sprawności politycznej Donalda Tuska. Jak pan to widzi? Ja zupełnie, jak mam powiedzieć szczerze, to jak słyszałem o tym, że do Polski ma wrócić Donald Tusk, do polskiej polityki, to oceniając go po tamtych latach, kiedy był premierem, myślałem, że on jest przynajmniej bardziej sprawny medialnie. Bo to nigdy nie można było mu zarzucić, był sprawny medialnie. A się okazuje, że jest tak bezradny, irytuje się na każde pytania, atakuje dziennikarzy, nie chce odpowiadać, robi tylko takie seanse nienawiści, kiedy sam może się wypowiedzieć. Czyli co to oznacza?
to oznacza, że ta jego sprawność kiedyś była mityczna, bo po prostu żył w dobrych warunkach medialnych wokół siebie. To dzisiaj albo media decydują, czy polityk jest dobrze odbierany, czy źle albo odbierany, wyszedł po prostu czy jest mądry, z formy, może do tej. Może do tej formy jeszcze wróci. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Od Donalda Tuska przez szczyptę Polskiego Ładu i Wymiar Sprawiedliwości po Donalda Tuska ponownie. Pan poseł Jarosław Rzepa, Polskie Stronnictwo Ludowe, pan poseł Mariusz Kałużny z Solidarnej Polski byli moimi państwa gośćmi. Dobrego dnia panom życzę, państwu również, i zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Do zobaczenia.